Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Drugi rozdział Księgi Daniela i Boża opatrzność w historii świata. Gdyby ludzie nie mieli wolności wyboru, wówczas przepowiadanie przyszłości przez Boga nie byłoby czymś nadzwyczajnym, gdyż działania ludzi byłyby z góry określone. W XVIII wieku pewien ateistyczny filozof doszedł do wniosku, że skoro cały wszechświat, w tym także postępowanie ludzi, jest wstępnie określone prawami przyrody, to teoretycznie ktoś, kto poznałby wszystkie te prawa i umiejscowienie wszystkich cząstek we wszechświecie w danym czasie, mógłby wiedzieć wszystko, co stanie się w przyszłości. Jednak oczywiste jest, że ludzie mają wolność wyboru. Tak właśnie zostaliśmy stworzeni przez Boga. Jako istoty zdolne do miłości musimy posiadać także zdolność wyboru, gdyż miłość nie może być w jakikolwiek sposób wymuszona. Aby uczynić nas zdolnymi do miłowania, Stwórca musiał nas obdarzyć wolnością wyboru. Mądrość Boga jest tak wielka, że przy całej złożoności ludzkich wyborów On doskonale zna przyszłość bez względu na to, jakie decyzje podejmujemy. Przeczytaj proroctwo zawarte w drugim rozdziale Księgi Daniela. Dlaczego rozdział ten może być argumentem, a nawet dowodem, że Bóg zna przyszłość i to z ogromnym wyprzedzeniem? Księga Daniela została napisana ponad 2,5 tysiąca lat temu. Historia od tamtej pory rozwijała się tak, jak zostało to zapowiedziane przez Pana. Pod wieloma względami proroctwo to jest ważniejsze dla nas obecnie, niż było dla tych, którzy żyli w czasach, gdy zostało one spisane. Dzisiaj, patrząc wstecz na historię, możemy dostrzec, że imperia światowe powstawały i upadały dokładnie tak, jak zostało to zapowiedziane. Gdybyśmy poznali to proroctwo w czasach Medii i Persji, nie wiedzielibyśmy jeszcze nic o powstaniu i upadku kolejnych imperiów. Dzisiaj, patrząc wstecz, możemy dostrzec znacznie więcej niż starożytni. Dlatego też proroctwo to ma dla nas dużo większe znaczenie i jesteśmy w stanie lepiej je docenić. Zdumiewające jest to, że wobec milionów ludzkich losów kształtowanych przez tysiące indywidualnych decyzji Pan dobrze wiedział, co się wydarzy, jakie królestwa pojawią się na scenie dziejów. Wiedział to i wskazał to nam z całkowitą pewnością, a mijające wieki w pełni zweryfikowały prawdziwość tej przepowiedni. Objawiając przyszłość prorokowi Danielowi, Bóg nie mylił się co do powstania i upadku Babilonii, Medii i Persji, Grecji i Rzymu, a także rozpadu Imperium Rzymskiego i powstania szeregu pomniejszych państw, które istnieją obecnie. Patrząc z naszego miejsca w historii, jedynym królestwem, które ma jeszcze powstać, jest wieczne Królestwo Boże. Zobacz Daniela 2,44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Skoro Najwyższy nie pomylił się co do wszystkich poprzednich, jakżeż mnie mądre byłoby nie wierzyć, że przepowiednia ta spełni się do końca. Jakże niemądre byłoby nie wierzyć, że przepowiednia ta spełni się do końca. Dziękuję.